Witam Was w moim barze. Wyobraźcie sobie, że organizujecie domówkę i zapraszacie gości. Jeden z zaproszonych gości pyta się, czy może przyjść z osobą towarzyszącą. No, mając zaufanie do swoich gości, oczywiście się zgadzacie, no bo przecież nie przyprowadzi Wam jakiejś patologii, chociaż czasem można się zdziwić, prawda? Imprezka się rozkręca, dzwonek do drzwi, otwieracie, a tam stoi Wasz znajomy z... Wam szczena opada, chwila konsternacji i w panice do picia sugerujecie. Bimber od szwagra albo rozgazowanego browara. No tak nie można. Trzeba być przygotowanym na takie sytuacje. Dlatego dla Was napisałem artykuł, w którym spisałem ulubione koktajle sławnych osób. Artykuł, link do tego artykułu znajdziecie w opisie do tego filmu. A póki co zapraszam Was na imprezkę do Johnny'ego, Madonny i George'a, gdzie poznacie ich ulubione koktajle. A tak naprawdę zapraszam do mojego baru. Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z portalem Winnica Lidla, na którym to możecie zarezerwować wybrane przez siebie produkty, a już nawet następnego dnia odebrać w dowolnej lokalizacji stacjonarnego sklepu Lidl. I powiem Wam, naprawdę wybór jest zacny, którego nie znajdziecie w zwykłym sklepie, a tylko w sklepach specjalistycznych, przynajmniej w większości. Johnny Depp kiedyś powiedział, że śmiej się tak często, jak oddychasz. No i myślę, że to jest coś, czego trzeba się trzymać. Jak dobrze wiemy, ostatnimi czasy Johnny lubi wypić, dobrze wypić, porządny chłop. Jego ulubionym koktajlem jest Bourbon Sour lub jego wersję. I dziś pokażę Wam wersję, którą też piję, a mianowicie Blueberry Ginger Bourbon Sour. No, nazwa mówi o tym wszystkim, co będzie w środku, słuchajcie. Zacznę od tego, że schłodzę szkło. Następnie do szklanicy, kochani, i tutaj wrzucę pokrojony imbir. No powiem Wam, o tyle tego imbiru, odpowiednio tam obrany. Pamiętajcie, nie bawcie się łyżeczką, trzeba go grubo, niestety w obecnych czasach ten imbir to trzeba dość grubo obierać, ale tak, żeby taki kciuk Wam został, właściwie tyle, ile chcecie tego imbiru, żeby było. No raz Wam wyjdzie więcej, potem będziecie wiedzieli, że chcecie mniej. No dobrze. Wrzucam pokrojony imbir do mojej szklanicy. W oryginale, w oryginalnym przepisie jest likier imbirowy, ale to raczej nie będzie takie łatwe do dostania dla Was. Myślę, że z tym będzie dużo łatwiej. No dobrze, wygniatam wszystko tak, żeby ten imbir dał mi jakiś tam soku, choć trochę. Następnie, kochani, jagody. No tak, no ale przecież nie zmuszę Was, żebyście teraz na czworaka w lesie zbierali jagody, skoro mamy borówki amerykańskie prawie w każdym sklepie, w związku z czym borówek amerykańskich sobie wrzucimy. Aha, jagody możecie kupić mrożone, one też się nadadzą. Czyli jagody, borówki amerykańskie dodatkowo przygniatam. Paciaja zrobiona. Następnie, no cóż, pozostałe składniki, czyli przede wszystkim 60 ml bourbonu. Następnie 30 ml soku cytrynowego. I 20 ml syropu cukrowego. Ale tutaj, znów tak jak zawsze powtarzam, kochani, syrop możecie dodać nawet na końcu do koktajlu, żeby nie przesadzić. To wszystko też zależy, jak intensywnie słodkie są Wasze borówko jagody. No ja dam, no, zamierzałem 20, zobaczymy. Może będę dodawał, dam 15. I wszystko, kochani, dokładnie wstrząsam z lodem. Przepisuję 20 sekund. Odcedzam wszystko do mojej schłodzonej szklanki, tylko pozbawię ją nadmiaru wody. Ponieważ mam tam no, imbir, jagodoborówki, dlatego zrobię tak zwane podwójne cedzenie. Kolorek. Miodzio.
troszeczkę pomogę. Szczęściu. No dobrze. Testujemy. Dla mnie jest ok. I dobrze, cieszę się, że nie dałem tej piątki cukru za dużo. Słuchajcie, gdybym robił ten koktajl dla siebie w domu, to prawdopodobnie podałbym go w ten sposób i delektował się. No ale jeżeli chcecie ten koktajl zrobić, opublikować na Instagramie, oznaczyć mój bar i jeszcze napisać, że takie cuda, to tylko poznacie subskrybując kanał na YouTubie mój bar, no to do tego potrzebna jest jeszcze ładniejsza dekoracja. Dorzucę lodu. Sypnę boróweczek, plasterek imbirka, no i to już dużo ładniej wygląda. Kochani, i Johnny'ego Deppa wersja na Bourbon Sour jest gotowa. Madonna kiedyś powiedziała, że lepiej rok żyć jak tygrys niż 100 lat jak owieczka. Zawsze mi się to przypomina, jak ktoś na imprezie mówi komu absyntu. Jakoś tak to jest. Jej jednym z koktajli, który pije, to jest pomegranate martini, czyli jak już wiemy, będzie tam granat. No, zobaczymy jaki wybuch. Schładzam kieliszek koktajlowy. Do szklanicy wrzucam jeżyny. W oryginale jest puree jeżynowe, więc, ale ponieważ zobaczyłem, że są świeże jeżyny jeszcze, no to damy świeżych jeżyn. Słuchajcie, no tak 5-6, ciężko mi powiedzieć, bo to zależy też od wielkości naszych jeżyn. Wszystko wygniotę, delikatnie, żebym nie wyglądał jak na obiedzie u babci, która zaserwowała knedle. Następnie, kochani, wlewam wódka jagodowa. W oryginale, prawda? A wódek jagodowych w tym kraju to mamy, o, no właśnie nie ma. Ale są jakiekolwiek inne wódki, smak aromatowo-celeśne i takie wykorzystam. W tym wypadku jest to czarna malina. I co, 40 ml. Następnie, kochani, 30 ml soku z granatów. Sok z granatów powinniście znaleźć w sklepie z no, taką orientalną żywnością. Jest dostępny. To nie jest, słuchajcie, tak, żebyście wzięli syrop z granatów czy też grenadiny i to rozcieńczali. Nie, to zupełnie inna śpiewka. Sok z granatów ma tą swoją cierpkość, taką ziemistość. No i na tym właściwie nam tutaj zależy. 30 ml soku żurawinowego. Jest coraz więcej soku żurawinowego w sklepach, można znaleźć, kochani. Tylko pamiętajcie, wybierając, żeby ten sok z żurawiny miał jak najwięcej w sobie żurawin, no to jest sok oczywiście w cudzysłowie, wybierajcie taki, gdzie ma 25%, 30% żurawiny, no a resztę stanowi woda, a nie wiadomo ile, 99% soku jabłkowego, jakaś tam część żurawiny. Nie, tej żurawiny, żeby było. Jeżeli nie znajdziecie syropu, znaczy soku z granatów, dajcie dwa razy tyle soku z żurawiny. Jeżeli nie znajdziecie soku z żurawiny, dajcie dwa razy tyle soku z granatów. Jeżeli nie znajdziecie ani tego, dajcie po prostu 60 ml soku porzeczkowego. A jeżeli nie znajdziecie soku porzeczkowego, to znaczy wam się nie chciało szukać. No dobra, do tego jeszcze 10 ml syropu cukrowego. I wszystko oczywiście z lodem. Również zastosuję podwójne cedzenie, kochani. A kolory dzisiaj przepiękne. Do dekoracji, no cóż, no
troszkę zaromatyzuje zestem z pomarańczy, prawda? Odcinek bez zestu nie liczy się. No i do dekoracji, no jakby nie patrzeć, dam jeżynki, ale najpierw spróbuję, jak to smakuje. Ważne jest to, co powiedziałem na początku, taka ziemistość, cierpkość, tak. Dekoracja, no niechaj będzie. Jeżynka, pomarańczka i ulubiony koktajl Madonny, czyli pomegranate martini, jest gotowy. Czas na George'a Clooney'a, który mówi, że jedyną porażką jest nie spróbować. Patryczku, pijesz bimberek? No jakoś mi się to dzisiaj tak przypomina, kochani. George, bo jesteśmy po imieniu, to może przy innej okazji wam powiem, jak do tego doszło. Jeżeli już piję koktajle, to raczej piję koktajle takie słodkawe. I koktajl, który dla was przygotuję, to będzie raspberry cheesecake. Schładzam szkło. Do szklanicy 60 ml dobrej wódeczki. ml śmietanki. Słuchajcie, śmietankę, no 18, możecie nawet się pokusić o to, żeby użyć 30. Następnie 20 ml syropu malinowego. Z tym myślę, że nie będziecie mieli problemu. I w końcu, kochani, 10 ml soku z cytryny. Wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Kochani, się dzisiaj nawstrząsam równo. I czas przygotować dekorację. A dekoracja będzie dość prosta, czyli po prostu kieliszek umoczę rand w syropie malinowym. I odcedzę mój koktajl. Masz ten wygląd. Do dekoracji oczywiście malinki. No i cóż takiego, co by ładnie pasowało i przełamało, czyli dam szczyt z mięty. W tym miejscu? A nie, damy tu. Będzie jeszcze lepiej. I raspberry cheesecake, czyli ulubiony koktajl George'a Clooney'a, jest gotowy. Zachęcam was jeszcze raz do przeczytania artykułu, z którego dowiecie się, co pijają inne sławne osoby. Stamtąd również dowiecie się, co pija Beyoncé. Napiszcie mi w komentarzach, będę wiedział, że przeczytaliście. Tak czy siak, kochani, mam nadzieję, że będzie to dla was jakieś natchnienie do tworzenia koktajli. Kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.